Witam wszystkich. Dzisiaj kilka słów na temat Powstania Wielkopolskiego. Powstania, które na przełomie 1918-1919 roku umożliwiło Polakom odzyskanie większości prowincji wielkopolskiej, która to po zakończeniu I wojny światowej miała nie wrócić do Polski. Ta nowo powstała, niepodległa Polska niestety wówczas nie posiadałaby całej Wielkopolski. Wielkopolski, która od ponad 100 lat zaborów znajdowała się pod okupacją wrogą. Ale dzięki temu, że powstańcy oczywiście w sposób zbrojny byli w stanie wywalczyć tą niepodległość, wolność swoją, mogli w późniejszym czasie, po zakończeniu tego powstania, przyłączyć się do Polski. I ten teren, który był od ponad 100 lat pod zaborami, stał się od nowa Polski. Samo powstanie trwało 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 roku. Impulsem do rozpoczęcia się powstania było wystąpienie Ignacego Paderewskiego pod hotelem Bazar, które miało miejsce 26 grudnia 1918 roku. Wówczas ludność polska zaczęła wywieszać polskie flagi, ale też flagi państw, które wygrały I wojnę światową: Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Następnego dnia wściekli Niemcy przeprowadzili paradę wojskową. Paradę wojskową, która zrywała te flagi i atakowała polskie instytucje. Pierwsze strzały oddali niemieccy żołnierze, którzy atakowali po prostu cywili. Dopiero po jakimś czasie, kiedy ci niemieccy żołnierze już robili dosłownie co chcieli, naprzeciwko nich stanęli żołnierze z Polskiej Straży Ludowej i z czasem z innych oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego i w ogóle polska ludność. Pierwszym takim znanym z nazwiska, który zginął po naszej stronie, był Franciszek Ratajczak, który zginął w czasie walki o prezydium policji. Walki z czasem objęły większość Poznania, później cały Poznań, a następnie całą prowincję. I z biegiem czasu stawały się coraz cięższe, ponieważ o ile na początku, w pierwszych tygodniach, dniach ten opór nie był aż taki duży, to z biegiem czasu Niemcy, którzy uważali, że wojna na zachodzie jest przegrana, ale na wschodzie jeszcze można coś uzyskać, te walki stawały się coraz cięższe. 6 stycznia zdobyto poznańskie wojskowe lotnisko Ławica i powstańcy dzięki temu mieli lotnictwo. Chociaż to lotnisko, już polskie lotnisko, było dwukrotnie bombardowane przez wroga. 16 stycznia dowódcą powstania został generał Józef Dowbor-Muśnicki. 17 stycznia rozpoczął się pobór do Armii Wielkopolskiej, ponieważ właśnie strona niemiecka, czy też pruska, jak zwał, tak zwał, niestety, ale zaczęła coraz mocniej atakować i te walki stawały się coraz cięższe i coraz krwawsze. Oczywiście prowadzono też rozmowy pokojowe, ale 5 lutego Polacy odrzucili niemieckie warunki, którzy żądali, żeby rozwiązać Armię Wielkopolską, oddać całą Wielkopolskę i zapłacić jeszcze odszkodowania za to powstanie. No to bardziej plunąć w twarz Polakom się nie dało. Dlatego te rokowania zostały zerwane. Walki nadal trwały i Niemcy coraz mocniejsze siły koncentrowali na tym froncie. 16 lutego o 18 w Trewirze podpisano kolejny układ mający na celu przedłużenie rozejmu pomiędzy krajami Ententy a Niemcami. I układ ten zawierał w sobie, że front wielkopolski też jest elementem tego układu, a Armia Wielkopolska została uznana za wojsko sprzymierzone. Dzięki temu te siły powstańcze i miejsce, gdzie walczyli powstańcy, zostało uznane jako część zwycięskich armii, że Armia Wielkopolska jest sprzymierzeńcem armii francuskiej, angielskiej, czy też armiom, które należały do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. A ten front, który jest w Wielkopolsce, gdzie powstańcy walczyli o swoją wolność i niepodległość, jest frontem takim samym jak ten front na zachodzie, czyli potężny cios w Niemcy. To już nie była wewnętrzna sprawa Niemców, to już nie było tak, że oni mogli robić tutaj co chcieli. Tu się okazywało, że ta Wielkopolska, która walczy o swoje wyzwolenie, o swoją wolność, należy do zwycięzców, należy do tych państw, które zwyciężyły Niemców. Więc dostaliśmy po prostu wsparcie z zachodu. Ale co ciekawe, nadal dochodziło do walk. Chociaż przybyły delegacje zachodnie na miejsce, to jednak Niemcy cały czas atakowali. Może nie aż tak mocno, tylko nadal te ataki występowały. Dopiero z biegiem czasu te walki wygasły i rozpoczął się powolny proces polonizacji i powolny proces przyłączania tej Wielkopolski do Polski. Ale to nie był koniec. 17 maja 1919 roku Niemcy złożyli w Paryżu protest. Nie podobał im się nowy kształt granic i zaczęli gromadzić bardzo duże siły, które miały uderzyć na Wielkopolskę. 16 czerwca postanowiono Niemcom ultimatum, że muszą się zgodzić na nowe warunki, choć trochę terenów niestety im zostało oddanych, albo na froncie zachodnim dojdzie do ataku sił sprzymierzonych przeciwko Niemcom. Że siły Ententy zaatakują z powrotem Niemcy. No i oczywiście Niemcy musiały się zgodzić. Ale sam front wielkopolski został zlikwidowany dopiero w marcu 1920 roku. To nie było tak, że nie obawiano się, że Niemcy, którzy traktaty traktują tak łagodnie mówiąc różnie, tak jak inni, dlatego tam trzymano cały czas siły. Po polskiej stronie zginęło 2261 osób, a około 6000 zostało rannych. Straty niemieckie najprawdopodobniej były większe. Oczywiście musimy pamiętać, że to taki skrót, te kilka słów nie uświadamia nam, do ilu bitew, do ilu walk tam doszło. Przez 2 miesiące, tak można powiedzieć, cały czas dochodziło do walk. Do walk, które z jednej strony to byli powstańcy, którzy chociaż się uzbrajali, którzy często byli byłymi wojskowymi, to jednak naprzeciwko nich stanęły Niemcy. Niemcy, które przez kilka lat potrafiły stawiać czoła Wielkiej Brytanii, Francji i później Stanom Zjednoczonym. To nie było coś takiego, że to było łatwe zwycięstwo. Szczęśliwie nasza dyplomacja, nasza polityka pozwoliła na to, że dostaliśmy wsparcie, już mówię my, ponieważ ta Wielkopolska należy do Polski, że to wsparcie z Zachodu przyszło w odpowiednim momencie i powstańcy, Armia Wielkopolska po prostu została uznana za siły, które walczą z Niemcami, z tymi Niemcami, które rozpętały I wojnę światową i Niemcami, którzy tą wojnę przegrali. Właśnie dzięki temu te walki tam mogły się zakończyć i właśnie dzięki temu to powstanie stało się sukcesem. Nie wiemy, co by się stało, gdyby ten Zachód się, brzydko mówiąc, na nas wypiął, jak to lubi robić, chociaż w ogóle na sprzymierzeńców nie ma nigdy co liczyć, co widzimy obecnie. Ale dzięki temu, że jednak na Zachodzie postawiono takie warunki, albo od nowa was lejemy. Dzięki temu Wielkopolska mogła odzyskać niepodległość i zostać przyłączona do Polski, co oczywiście troszkę czasu później zajęło. A my mieliśmy oczywiście w 1920 roku kolejną walkę o niepodległość. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały mogły dotrzeć jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.